Cześć, siemanko, tutaj Xalion i nagrywam ten wstęp już drugi raz, ponieważ przed chwilą nagrywałem, ale mówię, coś tak mi mój głos tutaj nie skacze w programie, te paseczki, wiecie. Ja patrzę, ja mam wyłączone, w ogóle mam odłączone słuchawki i mikrofon. Okej. Dobra, ale witam was w kolejnym odcinku X-Paka. Pamiętacie, jak budowałem tą skrzynkę? Tutaj było mnóstwo gravelu. Dobra, poradziłem sobie, tutaj był tylko w zasadzie jeden paseczek do zbicia. Ale podczas budowy tego już po prostu gravel był tutaj tak nasrany od gravelu. Patrzcie, serduszko. The fuck. Dobra. Tutaj będzie sobie stał reaktor. Reaktor atomowy, który dzisiaj zbudujemy, ale włączymy dopiero w następnym odcinku, ponieważ dzisiaj no nie ma szans, żebym ze wszystkimi się wyrobił. Także dzisiaj naprawdę się będę też spieszyć. Jestem na pisu, żeby mi nic nie przeszkadzało, tak jak coś. MFSU. Pierwszy sobie zbudujemy 5, o kurwa, 5 MFSU. Nie wyrobię. Dobra, to wiecie co, nie zaczniemy od MFSU, bo w ogóle zapomniałem, że mam je zbudować. Także zaczniemy od przerobienia tych wszystkich pierdół. Przygotujmy się trochę. Wait, what? Okej. Oba się rozgrzewają, a włączyłem to. No dobra, spoko. W sumie macerator mi się nie przyda, ale to mi się właśnie bardzo przyda. Dobra, także to sobie włożymy tutaj. Okej, niech się przerabia. Pożyczę. Dziękuję. Dobra, potrzebujemy tak. 256 sztuk reinforced stone. Takiego czegoś potrzebujemy. Czyli potrzebuję tutaj włożyć 40 mniej. 32 sztuki tak tych tutaj pierdółek. Zgadza się, tak. 32 sztuki tutaj tych pierdółek. Najgorszy błąd, jaki kiedykolwiek zrobiłem, to położenie tamtych plate'ów. Tutaj przez cały czas coś się drze i przechodzi mi przez te bramki. To jest po prostu jakaś masakra, wam powiem. Dobra, żeby już przestać gadać, zajmijmy się może czymś konkretnym, typu właśnie zrobienie... zrobienie. Dobra, w takim razie zróbmy już reaktor. Nie ma tak przecież reaktor. Nie, dobrze, reaktor to się przecież nazywa też po angielsku, tylko że przez C. Dobra. Nuclear reactor, reactor chamber. Tego też nie zrobię, no patrzcie, ja pierdzielę. Nie mam tego, prawda? Dense copper plate. A chciałem właśnie przy was to zrobić wszystko, prawda? O, się rozgrzało. No to ciskamy. Jeden. Dwa. Śmiga zajebiście, widzę. To się rozkręciło do większych prędkości, także za chwileczkę przełożymy. Tylko niech mi się wszystkie zrobią. A tam tu też ładnie śmiga. Ładnie, ładnie. I teraz przekładamy tutaj i ciskamy, żeby mi bardzo nie spadła prędkość. Okej, mamy już 8. To widzę, że za chwileczkę się wszystko nam przerobi, także już nawet żadnych cięć i tym podobnym robić nie będę. Tylko tutaj niech się nam przerobi. Zajebiście się to przerabia. Kurde, prędkość. Wow. Takich jeszcze obrotów wielkich nigdy nie osiągnąłem. W zasadzie to nie są obroty, to jest ciśnienie. 40? Nie za mało? Okej. Dobra, teraz potrzebuję zrobić tylko te chambery. Czyli potrzebuję to. To. A, bo tak jakoś, że jedno mi zostanie. Dobra, gitara. Dobra, mamy 9 chamberów. Teraz musimy zrobić... a to mamy i to też mamy. No to dobra. To właśnie się... To przygotowałem. Tutaj jak widzicie opróżniłem troszeczkę tą skrzyneczkę, bo było mi wszystko stąd potrzebne. Tutaj też w zasadzie całego kopru i wszystkiego się pozbyłem. Tutaj strasznie dużo zeszło. Raz, dwa, trzy. To... Generator, tak? Tak jest. Nuclear reactor. Dobra. No to to już mamy. Teraz potrzebujemy zrobić tylko tego stone'a całego. Dobra.
i więcej kabli mi będzie zdecydowanie potrzebne, zdecydowanie. Ale kable to już będziemy kłaść chyba w następnym odcinku, kiedy będziemy uruchamiać reaktor. Kiedy przygotuję sobie wszystkie te wenty, wentylatory, chłodziarki, niechłodziarki i tym podobne. I to też mi się przyda. Dobra. No to tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Nope. A żebym za dużo przypadkiem nie zrobił. Osiem. Poczekajcie, kalkulator sobie muszę wziąć. Ja pierdziela liczby. Za dużo. O. Teraz. Dobra. Good. Chociaż nie, nawet kurczę coś tak... A nie, dobra, przecież wyszło mi za dużo tego. Dobra, lajcik. Spoko loko. I teraz jakoś to się robiło. Reinforced glass. Tego potrzebuję w sumie 30. Dobra. To się robiło tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj. A tu się z kolei wkładało to. Lux. Dobra, wyszło troszkę za dużo, ale zawsze się może przydać, prawda? Okej. W zasadzie... To ja już zrobiłem. Tylko tego coś mi tak za mało wyszło, powiem wam. Dobra, skoro cztery... Nie, dobra, wszystko by się zgadzało. No to idziemy budować. Idziemy budować. Mam HV kabelki, mam HV kabelki, dobra. To mi się tutaj też przyda i w sumie to tyle. Okej. No to tak. Tutaj kabelek HV. Tutaj również. I tutaj... What? Nie mogłem położyć totalnie. Dobra. No to teraz tutaj trzeba położyć całą tą obudowę reaktora. Za mało jeden kabelek, czy tak będę musiał sobie dołożyć. Tutaj będą MFSU. Okej. Dobra, gitara. A, jeszcze tutaj przecież. Teraz sobie zrobię... drzwi nie zrobiłem. O, widzicie? Tylko strzelają po prostu, no. Jej, to było cały raz włączone. O matko, a ja tutaj przecież robiłem z 3 godziny wcześniej to. O. Aha, dobra, fail. Ciekawe ile zeżarło mocy. Praktycznie nic. To gitara. To teraz potrzebuję tych drzwi zrobić. Drzwi. Dobra, i wajcha. Wajchy będą tutaj. Dokładnie. O, na razie tak położę. I drzwiczki mamy. Będą z tyłu, żeby tutaj było bardziej taki widoczek na cały reaktor. Tak, pewnie pomyślicie, że głupo... Kurwa. Że głupotą jest zbudowanie reaktora tuż pod domem. Otóż nie. Ten reaktor, który ja właśnie teraz buduję, jest to reaktor w 100% bezpieczny. On nie wybuchnie, dopóki nie włoży się do niego więcej niż 9 patyczków uranowych. A że będę wkładać mniej, no to nic się nie stanie. Znaczy, włożę 9, prawda? Włożę 9... Och, cieszymy się i radujemy, że mam wysoki skok. Dobra, aż ja będę wkładać mniej, no to się nic nie stanie. Nie, pierw może zrobimy sobie to. 3, 4. Moment. 3, 4, 5, 6, 7. To by się zgadzało. 3, 4, 5, 6, 7.
Na tej samej, dobra. Raz, dwa. Ta, raz, dwa. Tu jest już 5. 6, 7. I tutaj również. Tu jest już 5. 6, 7. Dobra, o, co do tego Gravelu, to mniej więcej tak sięgał tutaj, o, tak potąd. Tu była jego taka kupa po prostu. Och. Zło wcielone jest Gravelem. Znaczy, Gravel jest złem wcielonym w zasadzie. No, Minecraft nie ścina i tak. Ogólnie nie mam dookoła żadnej jaskini. Znaczy, tam jest na wypizdowie, gdzieś tam mniej więcej za ogrodzeniem. Jest taka gdzieś jaskinia. Za ogrodzeniem szklarni w tamtą stronę. Ale nie sądzę, żeby te dźwięki właśnie docierały aż stamtąd. Także w zasadzie nie wiem, nie wiem, nie wiem. Skąd one docierają, bo tam mam niby jaskinię, ale ona jest full oświetlona, wejście jest zamknięte, znaczy wejście w zasadzie nie ma. To była jakaś taka jaskinia z dupy totalnie. Dobra. No widzicie, jak po prostu cały czas tylko w te drzwi wchodzą i wychodzą. Ja naprawdę zrezygnuję z tych torbiczek przyciskowych. Płytek naciskowych, sorry. Och, fuck, chyba tego się nie da odzyskać, chociaż... Nie, chyba się da. A jak nie, to i tak mamy więcej, przecież. Nic się nie stanie. Jep, nie ma. Dobra, no to teraz jeszcze tutaj. Miało być dwa tutaj miejsca między reaktorem a tym, ale już uznałem, że po co mi tutaj miejsce. Z jednego, z jednym właśnie, znaczy z całego reaktora zapasu uranu będziemy mieli praktycznie 3,5 MFSU napełnionego, także jedno uruchomienie takiego reaktora wystarczy mi na ho, ho, ho i jeszcze więcej. Tu się nic akurat nie stanie, akurat przy tym nic nie wybuchnie i tors będzie bezpieczne, prawda? Przecież czego szukam? Właśnie, glowstone'a szukam. O. Damy sobie porga glowstone'a. O, oh yeah. No, w sumie już jest... Nie, jeszcze nie jest jasno. Wystarczająco. Dobra, tam tutaj też się da. Gitara. No. Dobra, mnie to pasi. Czyli mamy już takie pomieszczonko zrobione tutaj na glowstone. Na glowstone, na reaktor. Zostało mi tego troszkę, także na pewno się kiedyś tam przyda. Teraz te kabelki jeszcze muszę dorobić. Czyli nawet się wyrobiłem, kurczę, patrzcie, jest 14 minuta prawie. A ja już jestem gotowy praktycznie do robienia całego reaktora, instalacji. HV kable. Okej, okay. O kurde, ja tego w ogóle nie mam. No, wszystko mi się zużyło. Także przepalmy szybciutko. Tak z połowę tego. Zawsze kiedyś się może przydać. Pożyczam. Ogólnie pewnie się zaraz będziecie pytać, dlaczego nie używam pieców indukcyjnych. Bo w tym się zrobi szybciej. Z tyloma overclockerami już szybciej jest, a nim to by się rozgrzało, to je. Strasznie długo. Powiem wam, że więcej zrobię. Tak z 24 na razie. Tylko czy ja mam tyle gumek? Nie wydaje mi się. O, nawaliło wam, powiem. Nawaliło. O, ho, ho. Dużo wciul. Jeden. Drugi. I to by było na tyle, tak? Super. Chociaż na razie w sumie tylko jeden mi się przyda. Także jest dobrze. O, tylko żeby tutaj dać. Lux.
No, a resztę tutaj już powiedzieć, będę chciał po prostu od MFSU poprowadzić tamtędy tunelem aż do tego głównego MFSU zbiorczego i dalej już to będzie spoko loko, prawda? Zróbmy sobie teraz mały porządeczek. To będzie tu. To damy sobie tutaj, to również. I to też, ten przepalony. Kurczę, wydawało mi się, że będę potrzebować 8 staków. Nie wiem. W sumie na plus. Okej, dobra. No to teraz postawimy ten reaktor. On dopóki nie będzie włączony, to się nic nie stanie. Dopiero jak włożę zawartość. A, dobra, tutaj nie możemy. No to poczekajcie, mam coś, co mogę postawić? Mam szkło. Szkło mogę zmarnować jedno. Nuklear reaktor. O. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. I tutaj trzeba dać jakoś szósty. I szósty. No jest. Zajebiście. Tutaj będzie wajcha do włączania tego. Super. Zobaczmy, jak to wygląda. O, fajnie. Mieć taką bombę atomową dosłownie przed domem, pod domem. Super po prostu. Nie, ale to nie wybuchnie na 100%. Nie wybuchnie. Także jeżeli ktoś sobie chce oczywiście zrobić taki reaktor, projekt będziecie mieli w linku w opisie. Zrobił go mój znajomy. Tak wczoraj właśnie wpaliśmy na pomysł, gadaliśmy sobie, że trzeba zainwestować u mnie na świecie w energię jądrową. No i tak właśnie wyszedł pomysł, że zrobi mi taki projekt reaktora, który nigdy nie wybuchnie, bo po prostu nim skończą się pręty uranowe, to wentylatory. Nie, nim skończą się wentylatory. To pręty uranowe również się skończą. Także teraz zrobimy sobie te MFSU. Totalnie bez przygotowania. Zapomniałem, że jeszcze muszę przecież to zrobić. Czy tak, potrzebujemy takich 4, bo już ma. Cholera, patrzcie, czego potrzebuję. Mam nadzieję, że to mam. Jest, coś tam jest. No, powiedzmy, nie wiem, czy mi wystarczy. Bo takie jedno gdzieś miałem. O, jest jedno, dobra. Jak jedno jest, to jest gitara. Tutaj. O, żeż mordę. Nie, nie wyrobię. Tutaj potrzebuję, zauważcie, 2 razy 2. To jest 2 razy 6. To jest 12. Tutaj nawet nie potrzebuję, widzę. 12. I do tego potrzebuję również 4. To jest 16 razy 6. 98 kabelków miedzianych, bez jaj. Nie mam tyle. Nawet miedzi tyle pewnie miedzi będę, chociaż nawet tu są jeszcze jakieś. O matko, może mam jakieś sadzonki tych drzewek? Niekoniecznie. To jestem w czarnej dupie. No to zróbmy jakieś inne komponenty do tego MFSU. Typu MFE. O, mogli się słyszeć motocykl na zewnątrz. Typ z tego. Okej. I do czego to było? Do MFE. Tutaj tak. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. I to. O, i chyba mi braknie glowstona. Redstone'a. Tak, nawet nie robię. Chociaż może nie, poczekajcie. Pyk, pyk, pyk. Cztery. Hehe, zajebiście. Czyli wystarczyło na styk. Okej. No i cztery podwójnie izolowane kabelki. Jest. I do środka co tam szło? A, ten bloczek, dobra. No to mogę zrobić sobie w taki sposób. No nie, nie mogę. O, matko. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra, MFE już jest. Ale to jedno, a ja potrzebuję w cholerę. Ja potrzebuję przecież 5. Dobra, idziemy po redstone. Czemu mi się dzisiaj myli redstone z glowstone'em? Mam w ogóle? Jezu, jest. Myślałem, że nie mam.
Mówiąc szczerze, potrzebuję go bardzo, bardzo dużo. Tego też mam dużo, bo to będzie mi z kolei potrzebne do wentylatorów i tym podobne. Da się to przerobić? Da się, na szczęście. Za mało? Chyba tak. W ogóle. Ja nie mam żelaza. Nie, jak nie mam żelaza? Co to jest? Skleroza. Chociaż tego też za dużo nie ma. Dobra, wykopiemy sobie tyle. To mi się na razie nie przyda, także wracamy na górę. Przeróbmy całość. O, nawaliło. Więcej zdecydowanie potrzebuję. Jeszcze ten jeden rząd. No i. O, ho. Zepsułem ten rząd. I chyba będziemy musieli iść do jakiegoś kopca czy coś. Po żelazo, bo skończy mi się po prostu. Ja nawet, wiecie, jak nie mam tutaj tego przy sobie, to nie mam jak kontrolować tego poziomu w zasadzie. Dobra. Przepalmy te 44. Okej. To się przepali. Zrobimy jeszcze 4 machine bloki. Z tego. I resztę MFE. Które będą nam przydatne do MFSU. A w następnym odcinku zrobimy już reaktor cały i go uruchomimy. Dobra. No to tak. Cyk, cyk. Aj, kurde, będę się z tym pieprzyć. O, jedno odejmiemy. Dobrze zrobiłem? Tak, tam będzie 5. No i zrobiłem moje na za dużo, no żeby też szlak trafił. Chociaż mogę teraz to przerobić, patrzcie. Hyc i wróciłem do. Nawet jeszcze jedno mogę przerobić. A może jeszcze mam jakieś jedno tutaj? Nope. Okej. Okay. No to skoro teraz już mamy to, machine bloka, no to w takim razie możemy zrobić sobie MFE. Nie zrobimy sobie MFE, nie mam kabli. Czy ja cokolwiek gdzie mam? Kable są potrzebne. Och. To chociaż zrobimy sobie, wiecie co? Te wszystkie. Ile tam tego będzie potrzeba? Potrzebujemy jeszcze 4 MFE. 4 razy 4, 16. 16. Dobra, wystarczy. Ile? No. Dobra. Się przeląkłem. Oj, jednego diamonda braknie. I teraz leć, chłopie, po diamondy. Ja pierdzielę. No, skopiemy sobie tak, o, jeszcze stąd. Lux. 27, akurat będzie zapas już na górze. Dobra, więc jeszcze jeden, tak? Pyk. I pyk. Teraz schowajmy to wszystko, bo przecież to mi jest zbędne. Aktualnie. Znowu ten motocykl. Ja pierdzielę. Dobra. To już sobie zrobię hurtowo w następnym odcinku tą MFE. A teraz jeszcze pewną rzecz będziemy robić. Przygotujemy sobie dzisiaj już te pręty uranowe. Uran. Uranium. Cel. To będzie to. Uranium cell. Raffined uranium i empty cell. Tego potrzebujemy 9. Mam chyba nawet na tyle. Ale nie ta skrzynka. Empty cell. Nie ma, nie? Nie ma, trzeba zrobić. Empty cell. Stinu. 16. Gitara. Tin, 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 tin. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Zrobimy sobie więcej oczywiście uranu. O, akurat. Empty cell. Uranium. Jej. No i wszystko. O. O, tutaj.
Tutaj już włoży, niech sobie on siedzi tutaj. Nic mu się tutaj nie powinno stać. Ja sobie między odcinkiem, wiecie co zrobię, poszukam dużej ilości drzewek, tych gumowych, żeby tutaj miał zapas. Zetnę je, żebym miał również z... No patrzcie, co... O, ile tych tutaj nawaliło zwierząt. Idziemy stąd, bo to one tak powodują te lagi pieprzone. Także tak, w następnym odcinku sobie uruchomimy nasz reaktor. Popłynie energia w kablach i tym podobne. Między odcinkami sobie zrobię te MFSU. Oraz pozbieram dużo drzewek. Tych gumowych. Ewentualnie pozbieram jakieś sadzonki i wezmę bone mealem je tutaj potraktuję, żebym nie musiał tak latać strasznie po to. Amp orb. Zajebista. Nie wiem co to jest. Nie, to jest pewnie coś z Buildcrafta, w zasadzie z dodatku do jakiegoś Buildcrafta. No, także tu będą MFSU, tędy kabelek do tego. No, więc w tym odcinku to by było na tyle. Już w czwartek będzie odcinek, w którym buduję reaktor. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!